zarys twarzy, oczy, usta. Strasznie brzydka. Jakbym się miał czymś takim bawić, to chyba bym to wyrzucił. Siemanko, Odziar z tej strony. Dzisiaj na takich wykopkach na polu. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Zajebiste. Cała, nie? Cała noga. Nóg nie ma. No, no ma. Ale że się tu uszkodził, no nie. No, ale jaka fajna. Ale jeszcze jak sierść na nim widzę, za bardziej dzik. No. No. Elegancko. Do gablotki, tylko jak ją postawi? Leżącą. Się zrobi protezy. Czy znajdziesz małe do karmienia? Protezy się zrobi. Ja mam jednego pieniążka. Tu wychodzi się na te fakty. Na razie same śmieci, ale może będzie strzał dnia. Strzał dnia. Ciekaw jestem, czy to moniak? Chyba nie. Co to jest? Ale się sypie. Może pieniądz. Jakiś taki gruby. Chyba monet. Nie będzie to ten dujk? Może być. Patrz jaki zjedzony. Ale tutaj ma jak... Znaczy ma. Na pewno jest monet. Chciałbym tutaj widzieć jakiś znaczek, ale... Wow. Nie wiem, czy to nie jest sreberko, patrz po rancie. Czy nie, patrz. Nie, raczej nie. Widzisz? Raczej nie. Takie coś znalazłem od broni, nie? Od broni? No tak. Kawałek jest... wętla. Guzik. Jakiś taki pompowany chyba. Albo coś od czegoś. Miniaturowy pieniążek? Nie, miniaturowy guzik. Ładnie na czarno wyglądał. Ładnie na czarno się błyszczał. Myślałem, że to nalot na srebrze. Guzik! Tutaj jakaś porcelana. I co? Plomba? Nie. Co to za dziadostwo? Czy ozdoba? Plomba chyba. Jakaś taka fikuśna. Obstawiałem odłamek, a tutaj widzę coś okrągłego. Co to jest? Co są te dujty? Cent, dwa. Proszę, takie dwucentóweczka. Biło na 89, myślałem, że to już jakiś odłamek jest. A to taki moniak. Ptyłem do wiatru, bo się wzmógł. I jakiś okrąglaczek. Ola. Wracaj. Cent pewnie. Destrukty straszne. Także tak. Patrzę, co to może być. Chyba dzwonek. Ale czy taki od krowy na przykład? Możliwe. Z wodą to mi schowałeś? Ważne. Świnia. Świnie już miałem. Dzik. Znalazł na lasy. Już z pola. Proszę bardzo. Wychodzi głowa jakiejś figurki. Tutaj ma jakby zarys twarzy, oczy, usta. Strasznie brzydka. Jakbym się miał czymś takim bawić, to chyba bym
to wyrzucił ołowiana. Jak tym się można bawić było? Jakaś matrioszka w chuście. Albo teges. Szmeges. Pewny sygnał był. Co to będzie? Plomba. Plomba. Czy pieniądz? Plomba. A jak plomba, to i też dobrze. Trzecia już na tym pasku. Pojawił się moniak. Już tu widzę, że to jest centrum. No a jak? A co by to mogło być? Tomek znalazł coś takiego. A ja mam to w całości. I po to nie wiem, co to może być. Taki haczyk na ubrania. Bardzo ładna rzecz się pojawia. Sprzączka, zawias. Zdobienie jakieś. Oj, dobrze, że ten wiaterek jest taki rześki, bo przynajmniej ten upał jakoś nam wynagradza. Naprawdę dzisiaj prawie zero chmurek na niebie. Czad. No to i ładne zdobienie. Pęknięte z dwóch stron. Ale ładne. Pokaż te swoje znajdy. Jeszcze nie wyjęłam. Masz ile masz monet? Nie wiem, 3. To ty wyjmuj, a ja pokażę moje. Mam tak, 5 monet. O ile to jest monetą, to to jest 5. Potem jest głowa. Głowa jest okej. Okay. Brzydka? Nie wiem, jak te dzieci się wcześniej mogły w tym bawić. To jest jakaś chyba łyżeczka, albo część. Plomb, w cholerę. Takie ładne zdobienie. To jest ładne. No, bardzo ładne bym powiedział. Takie i takie. Plomba z zerem. Plomb mam 4. To też jest plomba w sumie. 4. Z 8 mam na pewno. Tutaj wszędzie plomby leżą. Jesteś w ukrytej kamerze. Pokaż mi te znajdki. Myślałem, że pokażesz, co to znalazłeś. Nie pokażę, bo nic nie widzę. Na to. Nie wiem, co to za monety. Cęciaki. Cęciak. Nie, ten jeden to jest chyba pół cęciaczek. Nie. Ten mały? A już się porozwalał wszystko. Taki zarośnięty? No. Ale ta jest inna. Ja jedną patynkę. A nie wiadomo, ale jest i buziulka i to jest ciekawe. Ja nie wiem, co to jest, a tak fajnie mieni. Pokaż bliżej troszeczkę. Było wyczyścić. I tu jest kapkę zagięte, ale plomba to nie jest taka ładna. To jest z innego materiału. I buziulku. Buziulku nawet oczko nie zepsute. Czy będzie coś na nim widać? Nie wiem. No ale i tak. Bilans nie jest zły. Też masz parę plomb. No mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. To też chyba była plomba. Bozia, no nie? No bozia właśnie jest taka fajna. Dwie masz czy jedną? Jedną mam bozię. A to co trzymasz w ręce? No to jest ta moneta inna. Aha. A to jest takie ciekawe. Widelec? Widelec też. Jaki no. Wielki, co? A to jest takie ciężkie, fajne. Nie wiem, co to jest. Z jakimś numerem. No
Złomek, no i reszta złomki, jeszcze gorsza. Nigdy nie wiadomo, czy będzie dużo, czy będzie mało. Ważne, że coś jest. 5 monet. 4 godziny. 3. Jest 13. No, może 3,5 godziny. Ja 5 monet, Ania 4, Tomek z 10. No. Także dzięki za oglądanie. Serdeczne pozdrowionka dla Tomka. Dzięki za zaproszenie. Pewnie się odwdzięczymy za jakiś czas. I na razie. Dziękuję ci bardzo.